Cześć moi drodzy, chciałbym wam okazać, jak możecie zrobić, żeby przycisk Home dał wam wyszukiwarkę w Edge. Jest tam parę takich opcji, gdzie można ustawić w Microsoft Edge, ale potrzebny jest Group Policy Editor. Ja coś tak ustawiłem. Mogę uruchamiać w Google uruchamiać w Edge'u, klikając na przycisk Home. Sprawdzę stronę max3d.pl. Tak, uruchamia mi. Problem pojawi się, jak w nowej karcie otwieram i Bing mi wyskakuje, ale zrobiłem coś takiego. Bo mamy opcje zaawansowane. Przybliżę sobie mikrofon, bo nie wiem, czy mnie słyszycie. Ustawienie. Zaawansowane ustawienie. Pokaż przycisk Home. Wybrałem sobie specyficzną, nie stronę startową, nie nowej tab, tylko New Age, ale jest taka opcja. New Tab Age. Ciekawe, muszę to sprawdzić. A, to wtedy nam Google się nie pojawią. No i dodajemy google.pl. Ale jeszcze na samym dole jest możliwość, że można zmienić Google. Silnik. To jest tylko możliwe, jak zmienicie w tym narzędziu. Ja nie wiem, ile z was ma Windows 10 Pro, bo wersja Home nie ma tego narzędzia. Group Policy Editor, szablony administracyjne, komponenty systemu albo Windowsa. Microsoft Edge. Ja se tu osortuję według imiona. Allow Search Engine Customization pozwala na dostosowanie do moich potrzeb silnika wyszukującego. To dałem na włączony. O, to jest ciekawe, nie sprawdzałem tego. Trzeba to sprawdzić. To się zastanawiam. Co jak dam na disabled? Pozwól, aby zawartość strony internetowej była na nowym tabie. Ciekawe, sprawdzę to, moi drodzy. O co im chodzi z tym? Niestety muszę tak zrobić, moi drodzy, żeby nowy tab mi otwierał, ale bez wyszukiwarki Bing, o ile się będzie dało. Konfiguruj stronę startową. O, to jest ciekawe. Muszę to sprawdzić. Ciekawe. Wiecie co? Sprawdzę to, bo mi tłumaczy co i jak. A jak dam to? Ciekawe, muszę to, moi drodzy, sprawdzić. Jeszcze dajcie mi chwilę, pomogę. Co to jest? Bo może są jeszcze inne opcje, na które nie zwrócił uwagę. Co to jest? Muszę to... zablokuj mi Microsoft Edge
od uruchamiania i ładowania start i new tab strony podczas startu systemu każdego czasu. Nie wiem, czekajcie. Aha, wiem o co chodzi. To dam na włączonym, bo czasami Microsoft Edge w tle się uruchamia. Ustaw jako domyślny silnik wyszukujący. Ojej, nie zauważyłem tego. A to super, cieszę się, że znalazłem to. A jeszcze jest coś takiego tu. Zauważyłem to czy nie? Telemetry można całkowicie wyłączyć, nie chcę jej widzieć. Ciekawe, czy dałoby się pozbyć silnika wyszukującego. Co to jest? O, jest to opcja, moi drodzy. W końcu to znalazłem, jest. Może nie zupełnie. Chyba się udało całkiem wyeliminować. Tak jakby. Ale to tylko dlatego, że to użyłem. Jeszcze dajcie mi chwilę. Bo tak jak ustawicie, jak klikniecie na ikonkę domek, to będziecie mieli opcje dodatkowe. Telemetrię w tym wyłączyłem. Poczekajcie na mnie chwilę, bo muszę coś dokładnie sprawdzić. Co to jest? Może warto byłoby tu ogrzewać. Nie, tu chyba nie będę nic zgrzewał. Co to? Zapisz hasła, to już od was zależy, jak chcecie, jak nacisk na bezpieczeństwo kładziecie. Tu już zmieniałam, ale Wing, to jest nawet opcja, że można czyścić historię Wingu. Co to jest? Nie, to jakaś dodatkowa opcja. Szukam czegoś, moi drodzy. Jest, mam. Można wyczyścić. A co to mam być? Jak czyszczenie historii Wing? Tu się próbuję dostać do opcji. O, można również i taki coś zrobić. Ale nie, bo chodzi mi, można wyłączyć pewne rzeczy, można w Wingu zrobić. Na szczęście Wing nie pojawia się wam. Ja tak skonfigurowałem. Bo i tak nie będziecie mieli Wingu, bo możecie kliknąć na to i automatycznie macie w Edge'u Home. Co to jest? O co tu chodzi? Muszę to sprawdzić. Pierwszy raz coś takiego widzę. Co to jest? To jest fajne, moi drodzy. On grupuje wszystkie taby. Podoba mi się to, moi drodzy. Ale fajne. No, ciekawe to jest, powiem wam. Będziecie mogli schować nadmiar stron internetowych. Powiem wam, zaskoczył mnie trochę ten Edge. Nie sądziłem, że on taki fajny jest. Nie narzekam na jego wydajność. To życzę wam miłego dnia, bo muszę inne rzeczy zrobić.